Opowiem Wam o trochę o zapachach, których być może w ogóle nie kojarzycie. Są to zapachy Jacques'a Bogart, francuskie zapachy z Paryża. Marka Jacques Bogart jest słabo kojarzona wśród młodszych osób. Oni oferują, akurat tak się składa, że całkiem niezłe zapachy w miarę niskiej cenie. Niektóre z nich są po 50 zł. Niektóre po 60, 70, 80, w ten sposób. Na pewno w 100 zł dacie radę kupić jeden, a może nawet dwa zapachy na promocji. I można przeczytać nawet krótką historię tych luksusowych perfum Jacques'a Bogarta. One sięgają aż 1975 roku. Założycielem marki był Jacques Conquier. Stworzył firmę mającą zaledwie kilka tysięcy franków. Nazwę Jacques Bogart wybrał sam, pragnąc, by brzmiała bardziej melodyjnie. Za cel postawił sobie tworzenie perfum nietuzinkowych i oryginalnych, co zresztą mu się udało. Tutaj nie mam oryginału. Oryginał się nazywał po prostu Bogart. Ale mam całkiem też stary zapach. Umieściłem je zgodnie z rokiem wydania. Ten jest najmłodszy z tych wszystkich, a ten jest najstarszy. Jako ciekawostkę dodam, że można sprawdzić, że firma Jacques Bogart wykupiła firmę Balenciaga. Prawa do Balenciagi, więc raczej młodsze osoby powinny kojarzyć Balenciagę. Są to drogie buty i pewnie inne ciuchy też. No i zacznę od tego najstarszego zapachu, który mam. To jest One Man Show. On został wydany w 1980 roku, więc można się spodziewać, że będzie bardzo klasyczny, może nawet dziadkowaty. To się okaże. Są to szyprowe perfumy. Większość w tych latach zapachów była tworzonych na bazie, właśnie w kierunku szyprowym. Ten One Man Show, on ma główne nuty, akordy drzewne, aromatyczne, a w skład ma bardzo szeroki: bazylię, bergamotkę, kminek, galbanum, dzięgiel, brazylijskie drzewo różane. Nuty serca to igły sosnowe, goździki jako roślina, gałka muszkatołowa, paczula, przyprawy, wetyweria, geranium, labdanum, róża, jaśmin, a nuty bazy to mech dębowy, skóra, cedr, drzewo sandałowe, styraks, fasola tonka, bursztyn, kastoreum, wanilia i kokos. Nosem, który stworzył ten zapach, jest perfumiarz Roger Pellegrino, ale więcej o tym opowiem w odrębnej recenzji, którą nagram. Teraz Bogart Pour Homme, czy tam Pour Homme, zapach z tysiąc, a właściwie nie, sorry, ten jest z 2004 roku. Czyli też w miarę stary, 17 lat ma. On został stworzony przez Maurice Rochel, to się chyba tak czyta, i Norbert Bigeau, ale nie jestem stuprocentowo pewien, bo nie interesowałem się wymawianiem nazwisk. Dlaczego go zamówiłem? Bo ma akordy takie, które mogą się podobać do biura. Chodzi o akordy drzewne i waniliowe, również aromatyczne i lawenda. No i patrząc po nutach zapachowych, to jest lawenda, bergamotka, kwiat pomarańczy, róża, konwalia, fasola tonka, paczula, cedr, mech dębowy, pewnie będzie nadawał trochę klasyczności, i piżmo, czyli fasola tonka nadaje ton waniliowy, a cedr i paczula ton drzewno-ziemny razem z mechem. One Man Show Gold, on jest zapachem z 2011 roku. I nuty zapachowe, akordy, to jest głównie akordy ciepłokorzenny, ambrowy, piżmowy i pudrowo-cynamonowy. Więc również może przypasować, ale bardziej pod tą porę pogodową, którą obecnie mamy, bo w składzie ma czerwone jabłka, fiołek, anyż, kwiat afrykańskiej pomarańczy, mandarynkę, cynamon, goździki jako przyprawę, lawendę, geranium, piżmo, bursztyn, francuskie labdanum i nuty drzewne. Patrząc po składzie, będzie idealny na święta i na chłodniejsze pory. Ten, patrząc po składzie, będzie idealny do biura,
nie narzucający się nikomu. Ten też będzie całkiem niezły do biura i na co dzień, ale może się już niektórym nie podobać, bo jest pewnie będzie dziadkowaty. To się okaże na recenzji, jeszcze ich nie wąchałem. Moim typem, jakie chciałem sobie zostawić, to będą te dwa. Dogadałem się, że zostawię sobie dwa albo trzy, a resztę odeślę. Więc wszystko jest ze sprzedającym dogadane. Bogart Story Red to jest zapach z 2012 roku, czyli o rok starszy niż ten. Dlaczego go zamówiłem? No dlatego, że ma nuty zapachowe, które się mogą mi podobać. Główne akordy to ambrowy, białe kwiaty, aromatyczny i lawendowy razem z ciepłym korzennym. Co ma w składzie? W składzie ma kwiat pomarańczy, bursztyn, lawenda, kardamon, mięta, labdanum, cedr. Kardamon może przypominać Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme. Mięta może go bardziej powodować, że będzie bardziej rzeźki. Cedr, labdanum, że będzie bardziej klasyczny. A kwiat pomarańczy, że będzie bardziej znośny. Nie jestem stuprocentowo pewien, ale niektórzy podają, że przypomina im El Homme Parfum Intense od Yves Saint Laurent. Co do tego, jaki będzie, to się okaże na recenzji oddzielnej, jak nagram. No i ostatni zapach. On jest Jacques Bogart Silver Scent Deep. Deep. On jest z 2014 roku i główne akordy, jakie ma w sobie, to jest cytrusowy, waniliowy, świeżo korzenny i słodki. Również go zamówiłem z nadzieją, że będzie całkiem dobry na co dzień i do szkoły. Więc takie typy, jak zamawiałem, to były te dwa. No i być może ten. Dlatego mówiłem, że zostawię dwa albo trzy, bo nie byłem stuprocentowo pewien. Już po nutach jestem w stanie mniej więcej wyczuć, które będą dla mnie odpowiednie. Teraz tak, mimo że on ma napisane, że ma akordy cytrusowe, to podobno według ludzi nie ma. Co ma w składzie? Kwiat pomarańczy, pomarańcze, grejpfrut, gałkę muszkatołową, geranium, szałwię muszkatołową oraz orzechy laskowe, dlatego go wybrałem, fasolę tonkę, wanilię i nuty drzewne. Fasola tonka i wanilia na pewno nadadzą nuty waniliowe. Orzech laskowy może spowodować, że będzie bardziej świąteczny. Gałka muszkatołowa i pomarańcza sprawią, że będzie świąteczny i na co dzień. Tak dopasowywałem sobie. Większość osób zaznacza, że on jest bardzo podobny do Silver Scent oryginalnego. Ja zamówiłem wersję Deep, dlatego, że ona ma orzechy laskowe, a z tego co pamiętam, ta zwykła wersja nie ma orzechów laskowych. Tylko dlatego zamówiłem wersję Deep, bo chciałem zobaczyć, czy będzie czuć orzechy laskowe. No i czy one będą ok? Czy się okażą? Ktoś pisał, że to jest jak napój sodowy, grejpfrutowy. To się okaże. Żywię wysokie nadzieje, że mi się spodobają dwa albo trzy. Tak czy siak i tak będę musiał dwa zostawić, więc no. To by było na tyle, a w najbliższych dniach będę wrzucał dzień po dniu każdy z tych zapachów dokładniej przerobiony, rozłożony na czynniki pierwsze. No i to by było na tyle i dzięki za uwagę.